Akademia Boksu Roberta Gortata z Jaworzna zaprosiła młodziczki i młodzików na trzeci turniej bokserski Nadziei Olimpijskich. Zawody rozegrano w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. Na sobotę 29 października zaplanowano półfinały, w niedzielę finały. Zgłoszonych było około 90, dojechało jeszcze parę osób, które się nie zgłosiły. Zawodników mamy z całej Polski, jest Rzeszów, jest Koszalin, jest Gdańsk, jest Gdynia, także no, turniej mega obsadzony, że tak powiem. Są rewanże za Mistrzostwa Polski, które się odbyły niecały miesiąc temu. Także jestem zadowolony. No ode mnie startuje trójka zawodników. Dwie zawodniczki, jeden zawodnik. Jeden niestety nie wystartował, ponieważ ma kontuzję, no pech, złamany palec. Nie ukrywam, jestem zainteresowany też bardzo zwycięstwami. Akurat do Gabrysia Wawrzyk będzie walczyła z kadetkami, które są rok starsze, ponieważ młodziczka żadna nie przyjechała. Wszystkie się jakby lekko boją, że tak powiem. Będzie walczyła z kadetkami, z którymi będzie w przyszłym roku boksowała. Także tutaj liczę na duży postęp i na bardzo ciekawe walki. Boks, jak zapewne każda inna dyscyplina sportu, uczy m.in. wytrwałości, konsekwencji i opanowania. Z trenowania tej dyscypliny wynika więc wiele dobrego. Widać cały czas, jak dzieci się rozwijają, uczą się tego charakteru, pokory, dyscypliny, czego brakuje tutaj. A najważniejsze, odrywają się od komputerów po to, żeby troszkę tego ruchu i tej koordynacji ruchowej zdobyć tutaj właśnie. Boks nie jest już od dawna wyłącznie dyscypliną męską. Dziewczyny też nieźle sobie na ringu poczynają. Jak powiedziała nam Aleksandra z Fight Club Koszalin, w boksie można wyrobić swój charakter, można też się na przeciwniku wyżyć, ale tylko na ringu. Aleksandra na co dzień jest grzeczna i opanowana. Jak potwierdziła, to pewnie wyniosła z bokserskich treningów. Boks górą.